złotych. 10 dirhamów to jest 1 euro, czyli 4 złote powiedzmy, tak? 20 dirhamów no to jest 2 euro, czyli 8 złotych. No i tak dalej. Tak, 200 dirhamów no to jest 20 euro. Zawsze takie miasta tak funkcjonują, że jest jedna główna ulica i przy tej głównej ulicy, tak jak tutaj, toczy się całe życie. Tak, są warsztaty, sklepy, apteki. I pójdziemy sobie na spacer, tak? Pójdziemy sobie na spacer po tych tradycyjnych targowiskach. Pana przebudowywana i tak dalej. I tam na tym placu pokażę Państwu, co w tym czasie walnym zrobić. Gdzie pójść zjeść, gdzie są toalety, gdzie są soki, gdzie jest poczta, gdzie jest apteka, gdzie jest coś tam jeszcze, tak? No i damy sobie czas wolny i później pojedziemy. No, proszę Państwa, Tarudant często jest porównywany do Marrakeszu. Mówi się, że jest to mały Marrakesz. No jest to nazwa dość nietrafna, bo to też przypomina w pewnym sensie słynny plac Dżemal Kna w Marrakeszu, na którym będziemy ostatniego dnia. Ale przede wszystkim historia. To jest czynnik łączący te dwa miasta, bo XVI wiek to było miasto rolnicze. W dalszym ciągu jest tak, tutaj tłoczy się oliwę, na przykład z oliwek. I tutaj z Tarudantu wyruszył później do Marrakeszu, tak? No i w Marrakeszu zatrzymał się ten sułtan na kolejne lata. 100 lat ta dynastia rządziła. Wszystkie budynki rządy, pójdziemy sobie wszyscy razem, na recepcji się zatrzymamy. Ja Państwu pokażę, co tam w tym riadzie się znajduje. Spotkamy się z przewodnikiem również. Tutaj ostatni strajk w tym hotelu, bo właściciele nie płacą już ileś tam, jakiś tam okres czasu. عيونك خلوني حيران لا لا شعلوا في قلبي نار ونيران نبات ليالي سهران لا لا دموعي عليك نزلة سواقي ويدان عيونك خلوني حيران لا لا شعلوا في قلبي نار ونيران نبات ليالي سهران دموعي عليك نزل أسواقي ويدان كرتيني وسديتي عليا ببانك
حيران لا لا شعر في قلبي نار ونيران بات ليالي سهران لا لا موعي عليك نزل أسواقي ويدان عيونك خلوني حيران لا لا شعر في قلبي نار ونيران بات ليالي سهران لا لا موعي عليك نزل Państwa, kierowca się śmieje, jak się cieszy, słuchajcie, tak się cieszy. Dobrze, po lewej stronie jest taka trasa do tłoczenia oliwy, tak, więc to jest taki znak, że to jest miasto, w którym tłoczy się oliwę. Po lewej stronie ten budynek taki warowny, to była prochownia, jeszcze pod protektoratem był wykorzystywany jako miejsce dla wojska, dla broni, dla wodą do picia. Tak? I to jest bezpłatne, bo ogólnie woda w Maroku jest bezpłatna, chyba że ktoś ma w domu w kranie, no to wtedy już nie, tak, ale woda. Jakie ładne tam. Dziadek nie ma, ha? Ładnie. Jeszcze sobie objedziemy dookoła te mury. No i teraz oczywiście różne pytania są w głowie. Więc przede wszystkim ubrania, tak? To potem tak wygląda i tak wychodzi do pracy, to też tak będzie to dziecko wyglądać później. I to dosłownie to samo jest w Maroku. To nie ma absolutnie żadnego związku z taką dopinkę do tego kaptura. Ale jak kobieta jest ubrana, to zależy z jakiego domu. Po serii, pełnej krasie po prostu, tak? Także nie wypada kobietom. Będziemy ten temat na pewno rozwijać, a mężczyźni, więc kobiety, które są skromne, chodzą w tak zwanym. I mężczyzna teraz zimą nosi wełnianą czelabę, tak? Latem bawełnianą. I teraz zawsze są pytania, ile to kosztuje. Tak, proszę Państwa, no ceny są uzależnione od materiału i od uszycia. Bo jeżeli robi to fabryka, jest to z fabryki kasa wyjścia. A z takich ciekawostek tutaj po lewej stronie jest parking właśnie takich dużych taksówek, Grand Taxi. Takie stare Mercedesy beczkowe. One, znaczy się tak ponoć nazywa, one jeżdżą po całym Maroku oczywiście. I teraz ja Państwu powiem, jak z takiego transportu się korzysta. Bo to nie jest tak, jak u nas się zamawia taksówkę i ta taksówka podjeżdża i ona tam wiezie nas raz, dwa, gdzie tam chcemy. Nie, nie, nie. To jest wszystko na odwrót, proszę Państwa. Więc taka taksówka, ona nas zawiezie mniej więcej do tego miasta, do którego chcemy, ale musimy poczekać, aż się wypełni cała. A do takiej taksówki wchodzi 6 osób, to trudno, tak, to my musimy poczekać. Więc żeby podróżować Grand Taxi, to no, są śmieszne rzeczy, trzeba mieć dość sporo czasu.
Czasami jadą kury, czasami jadą barany na kolanach, tak. Tak, także ogólnie one są dość popularne i zawsze kursują poza miastami. Poza miastami. A po mieście jeżdżą takie petit taxi, malutkie taksóweczki. Łapi się je machnięciem ręki, bardzo wygodny środek transportu. Całą dobę funkcjonuje. Tu są koloru białego, bo każde miasto ma swój kolor. Słuchajcie, myśmy sobie objechali te mury dookoła. 4,5 km długości mają. Wysokości też mniej więcej 4-5 metrów. Pokazać ten koszyk i pokazać, o tu proszę chleb, tak, i on zaraz przyniesie ten chleb, więc i tak tu wody nie ma, to się nazywa wet, koryto, koryto po prostu. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, a czasami są powodzie, czasami wszystko jest zalane w Maroku, nie można się przedostać, tak, ale to jest taka siła tej wody, tak woda spływa z gór, razem z deszczem, ze śniegiem, tak, i te koryto jest wypełnione. Nie sprawdzałam pogodę, więc nam padać nie będzie. Tutaj nie pada w tych rejonach, jak zresztą to pada w ogóle.